Hej, witam Was serdecznie na kanale sklepu Ewa.pl i dzisiaj tutorial techniczny, jak udekorować papierem te pudełka, które już na pewno znacie, które mają właśnie takie okienko z zaokrąglonymi rogami. Więc dzisiaj pokażę Wam taką moją metodę na to, jak udekorować zarówno wieczko, jak i środek pudełka. Wymiary będziecie mieć i w centymetrach, i w celach, więc na pewno sobie poradzicie. Jak zwykle wiele uwag technicznych i wskazówek, jak ułatwić Wam pracę i dekorację tego pudełka. Zapraszam. Jeśli chodzi o papiery, to musicie mi wybaczyć, bo niektórych mam już mniej niż powinnam mieć. Nie mam pełnej kolekcji, część już zużyłam, a następne bloczki jeszcze nie dojechały. Jest to kolekcja piątku 13, The Four Seasons Winter, czyli cztery pory roku, zima. Kolorystyka to jest właśnie beż z bladym niebieskim, zieleń i takie ciemne deski. Niestety i bardzo mi tutaj brakuje w tej kolekcji właśnie arkusza w takim czerwonym kolorze. Jednak macie w zestawie na okładce z przodu i z tyłu taki arkusz do wycinania elementów, więc macie tutaj mnóstwo elementów do tego, żeby udekorować kartkę i pudełko. I papiery są dosyć takie kwiatowe, deskowe. Zobaczycie, tu są takie kamieniczki z kwiatami, deski. Tutaj takie krzesło pewnie dla Świętego Mikołaja właśnie z tym niebieskim papierem, którego będziemy używać. Jest to arkusz 03. Tutaj taki papier, też jeden z moich ulubionych z tej kolekcji, z kwiatami. Tutaj bardzo taki beż, powiedziałabym roztopiony śnieg z kawą latte. Tutaj zwierzaki w aranżacjach. Paski właśnie z kwiatami. Domki świąteczne, udekorowane. No i tutaj te arkusze nie są tak, że one są jakby podwójnie jeden za drugim, tylko jest jakby całe 12, całe 6 tych wzorów, po czym znowu macie 6 następnych kart. W zestawie macie 12 dwustronnych arkuszy. A teraz jeśli chodzi o kolory, jakie macie dostępne, to przede wszystkim biały oczywiście, oraz kolor craft, czyli tektura po prostu, w kolorze tektury. I to, co mi się najbardziej chyba spodobało, to właśnie są dwa takie pudełka, które właściwie są zestawami. Jest to blady róż i niebieski. I w nich nie tylko macie oczywiście to okienko, pokrywkę i dno, ale macie też w obydwu zestawach bazę do kartki 14×14 i właśnie za miesiąc będziemy dekorować i wykonywać kartkę świąteczną na tej bazie oraz będziemy dodawać elementy, żeby bardziej stworzyć zestaw, żeby kartka z pudełkiem wyglądała na piękny świąteczny zestaw, więc będziemy dekorować to pudełko i kartkę w przyszłym miesiącu. W każdym razie pierwotnie wydaje mi się, że to było stworzone do kolekcji dziecięcych, ale ten blady niebieski papier jest idealny pod zimowe kolekcje i oczywiście tutaj ta kolekcja piątku 13 jest idealna. Będzie świetnie pasować właśnie z tą bazą, a inna kolekcja, którą też Wam polecam do stworzenia projektów na tej bazie, to kolekcja Winter 3 UHK Gallery, również nowość i również macie tutaj elementy do wycinania akwarelowe i piękne papiery, więc to od Was tak naprawdę zależy, który z tych którą z tych kolekcji bierzecie do dekoracji. Ten arkusz jest foliowany, więc spokojnie możecie tutaj tuszować. Papiery UHK jak najbardziej się nadają do tuszowania. Ja na nich robiłam ekstremalne wynalazki, nic mediowe i nigdy nic się nie działo. Uwielbiam tą teksturę. Powiem Wam, że UHK są najlepsze. Moja ulubiona marka
światowa, można powiedzieć. W mojej trójce najlepszych papierów powiedziałabym, że pierwsze, drugie miejsce to UHK Galery za jakość, grubość, mięsistość i to, że ten papier się nadaje do wszystkiego, więc polecam Wam. A teraz przejdźmy do tutorialu. Ok, zaczynamy od pudełka. I to jest dół pudełka. Te strony, które macie tutaj wklęsłe, to jest bigi. Mam je, to będzie strona zewnętrzna pudełka, a te, gdzie macie wypukłe, to będzie środek pudełka. Więc napisałam Wam już wszystkie rozmiary, jakie ja będę używała, więc będę dekorowała środek tego pudełka. Czemu środek do pudełka? Dlatego, że pudełka już zostały przez autora projektu tak zaprojektowane, że czasem jak damy tu jeszcze papier, jak coś tam źle złożymy, to może być za grubo. Więc jak już mam tak ładnie wycięte, piękne pudełeczko, to przeważnie dekoruję je od środka. I oczywiście najpierw sobie przykleję tutaj kawałek, kwadrat na środku, w środku pudełka, a po sklejeniu wszystkich ścianek będę też dekorować te ścianki od zewnątrz tym samym papierem. I żeby udekorować pudełko, będę używała z kolekcji Four Season Winter, czyli jest to ta kolekcja zimowa piątku 13 i to jest arkusz 03. Z jednej strony on ma taką stękę z fotelem, a z drugiej strony ma właśnie taki śnieżny, stemplowany wzór. Więc to zobaczycie w pierwszej kolejności. Nie będę tutaj nic tuszowała, będę po prostu to obklejała. Zaraz sobie zobaczycie w przyspieszeniu. Natomiast jeśli chodzi o pokrywkę, to również już Wam pokazuję, jak tutaj wszystko wypnę. Więc będę używała papieru srebrnego i jest on w wymiarach 15,2 na 15,2. Ja nie jestem fanką milimetrów, ale w tym wypadku akurat przeliczyłam po prostu cale na centymetry. W calach to będzie 6x6 cala i potrzebujecie jeden ten kawałek na górę pudełka. I oczywiście z tego samego arkusza piątku 13 wycięłam jeden kawałek 5,7 na 5,7, a to jest 14,9 na 14,9. Przepraszam, no ale tak po prostu wyszło. Myślę, że dacie sobie radę. To nam da taką fajną, niedużą rameczkę. I teraz chciałam Wam pokazać, jak wyciąć sobie okienko, bo pewnie zauważyliście, że jeżeli to nakleicie po prostu na pudełko, to będziecie mieć pełne pudełko bez okienka. Więc zaczniemy od tej folii. Ona ma 6x6 cali. Ja będę cięła w calach, ale będę też tłumaczyła, jak to zrobić w centymetrach. Żeby wyciąć takie okienko, będziecie potrzebować trymera i cierpliwości. I w miarę ostrego ostrza. To jest akurat dosyć sztywny ten papier foliowy. Przeważnie te papiery srebrne, złote, metaliczne, one są sztywniejsze. Wszystko można zrobić. Możecie zrobić tą samą technikę nożykiem również i linijką, polecam metalową. Ale po prostu bardziej musicie to wszystko sobie rozliczyć. Trymerem będzie o wiele prościej. Pokażę Wam, jak na spokojnie, dech wydech, wyciąć to okienko. Ok, zaczniemy od wycięcia okienka. I tak, będę używała foliowanego papieru w kolorze srebrnym. I polecam Wam wycinać w calach, jeżeli wycie w centymetrach, podaję Wam też wymiar na centymetry, ale o wiele łatwiej i prościej jest wycinać w calach. Więc jest to kwadrat 6x6 cala albo 15,2 na 15,2 cm. Natomiast tutaj wyciąłam z tego samego papieru, również piątek 13, ten sam arkusz,
który użyjemy do dekoracji pudełka od środka. I jest to kwadrat 5,7 na 5,7 cala albo 14,9 mm na 14,9 mm. Polecam cale. Ale jeżeli wolicie w centymetrach, możecie robić w centymetrach. Teraz tak, nałożyłam sobie taśmę, jest to chyba najbardziej, na pewno każdy z Was ma jakąś taką taśmę samoprzylepną, która po prostu wiecie, że nie jest stuprocentowo pewna, puści w ogóle. I ja tak naprawdę trochę ją nawet podotykam palcami, bo ja nie chcę, żeby to się połączyło. Ta powierzchnia jest gładka i od niej bardzo łatwo taśma odchodzi, ale ja po prostu jakby... Klejąc palce, ściągam trochę tego kleju, że ona nie będzie taka lepka. Nie będzie nam się tak rozpaczliwie trzymała tej folii. Tutaj w tym miejscu jest bardzo lekko. Więc muszę trochę popracować. Już ściągam to zabezpieczenie. Ok, ja myślę, że teraz jest ok. Czyli tak naprawdę stworzymy sobie taką tymczasową... tymczasową taśmę, no nie wiem jak to się mówi, chwilowo mam zanik tego słowa. Są taśmy, które są permanentne, a są takie, które są tymczasowe. Ok, przykleiłam to, mamy piękną, małą, srebrną ramkę w koło. I teraz, jeżeli robicie to na calach, potrzebujecie oczywiście trymer i będziecie kłaść razem te dwa kwadraty na jeden cal. Jeżeli robicie na centymetrach, to 2,5 cm i zawsze 2,5 cm. Okay. Teraz tak, ja jak wspomniałam mam trymer i na tej linijce trymera mam tutaj cele, więc muszę pracować w calach. Nie mam innej opcji. Jak wy macie centymetry, pracujcie w centymetrach. Jeżeli jest wam łatwiej, możecie sobie wymierzyć, zarówno zrobić kropki, gdzie mają być te rogi ramki, albo też możecie narysować sobie ołówkiem tą ramkę i dokładnie jakby wiedzieć o co chodzi. Na pewno przy tej całej technice ważny jest wdech i wydech i to, żeby naprawdę zrobić to na spokojnie. Na spokojnie i bez pośpiechu na pewno dacie radę i nie zrobicie żadnej wpadki. Ok, więc tak jak mówiłam, ja wycinam na calu, wy wycinacie na 2,5 cm. Jeżeli nie macie tutaj takiego fragmentu z wymiarami, no to normalnie w tą stronę robicie to samo, czyli na jeden cal albo 2,5 cm. Ja już jakoś przywykłam, że takie precyzyjne rzeczy robię na tą stronę, dlatego że całość papieru mam na jednym poziomie i jest wtedy bardziej precyzyjnie można to wszystko przygotować. Na ostrzu macie tutaj dwa takie znaczniki i musicie po prostu je zrównać z tym wymiarem, na którym chcecie zacząć, ale wbijacie ostrze gdzieś tam w środku, nigdy na początku i na końcu ramki. Ok, więc teraz przyjadę sobie i to ostrze musicie trzymać. Jak macie takie ostrze, to nie przesuwać jednym palcem, tylko dwoma. I teraz przejeżdżam tak, żeby ten mój znacznik był w jednym miejscu z jednym calem. Widzicie? Ok. No i teraz nie ruszając nic w teorii, bo ja wam już pokazałam, jedziemy na dół do 5 cali. W centymetrach zaczynacie na 2,5 cm i jedziecie do, uwaga, bo to będzie ciężka matematyka, 15,2 minus 2,5 to 13, 12 i 7. Dam radę? Dam radę. Do 12,7 jedziecie, ok. Boże, dam radę. Słuchajcie, jeszcze jednak te szare komórki odpowiedzialne za matematykę nie umarły. Dziękuję mojej pani od matematyki i geometrii. Dzięki niej mam za co żyć teraz. Okej, dobra. I wbijamy znowu na środku. Jedziemy w moim przypadku do 5 cali. Powolutku, zwłaszcza na końcu.
I potem do góry. Oczywiście możecie najpierw do góry, potem na dół. To już jest wasza wola. I pomalutku dojeżdżamy do jednego cala lub tam 2,5 cm. Ok, otwieramy i jedziemy dalej. Znowu to samo. Na jeden cal, 2,5 cm. Wbijamy na środku. Jedziemy do 5 cali. I jedziemy do jednego cala do góry. Ok, obracamy i znowu to samo. Na jeden cal, powolutku, precyzyjnie. Oddychamy, wdech, wydech, wdech, wydech. Wbijamy ostrze na środku. Jedziemy sobie powolutku do 5 cali. I potem jedziemy do góry do jednego cala. Czyli w waszym przypadku 2,5 i 12 i 12 i 7. Ok. To są kwadraty idealnie docięte. Jeżeli się boicie dojechać, a na przykład tu się wam coś trzyma, to nie rwijcie tego, tylko użyjcie nożyka, ewentualnie nożyka i linii metalowej. I teraz, ponieważ tak jak wam mówiłam, starałam się ściągnąć klej z tej taśmy, to teraz spróbuję ją jak najbardziej delikatnie rozkleić, te dwa elementy, przynajmniej z jednej strony, tak myślę, że nawet wystarczy. I teraz tutaj dam normalny akrylowy klej, żeby to wszystko się skleiło. Nawet powiem wam, że to jest lepszy pomysł, nie rozkleić tego kompletnie, tylko tak z jednej strony, bo w tym momencie jestem pewna, że skleję to idealnie, będę miała to okienko. I teraz tak, po sklejeniu tych dwóch elementów razem klejem, o, też mamy tu chwyta jeszcze, robimy tak, baza pokrywki, ta nasza piękna, przeźroczysta szybeczka i ta ramka. Ona jest troszeczkę mniejsza niż ten kwadrat i nam go zasłoni. No i fajnie. I mamy okienko i nie musimy się martwić o to, że są zaokrąglenia. Od spodu, no tam minimalnie będzie coś widać, ale się tym nie przejmujemy. Także nie malujcie długopisem po środku, bo troszeczkę będzie widać od spodu pokrywki. A jeżeli pomalowaliście, to zawsze możecie tu jeszcze coś pomalować, nakleić, potuszować i uwierzcie mi, że efekt będzie przepiękny. Dobra, wracam do was za chwilę, jak to wszystko skleję.
Okej, okay. Przed chwilą już nakleiłam folikę i też użyłam kości introligatorskiej, żeby tutaj wszystkie brzegi, wszystkie... Słuchajcie, przepraszam was, ale aktualnie myślę w trzech językach. Jest mi ciężko znaleźć właściwe słowo na score lines, czyli krysy. Wiecie, o co chodzi. Zagieram wszystkie linie. Okej, okay. I teraz słuchajcie, mam gotową tą ramkę i sobie ją nakleję, tak, właśnie, dokładnie tak. Aha, właśnie, zapomniałam wam wspomnieć jeszcze, że zawsze jak naklejam tą folikę, to daję, przykładam jakąś książkę na wierzch, tak żeby ta folika dobrze się połączyła z moją bazą. Wcześniej czasem tego nie robiłam, ale tak przez lata doszłam do tego, że po prostu wtedy się lepiej jakby... czasem czułam normalnie, jak dotykałam skończone pudełko, że są tu bąbelki, dlatego że po prostu ten klej... ciężko, żeby ten klej miał chwilę, żeby złapał folię. Więc dlatego przykładam książkę, ta metoda działa, polecam wam. Jeśli chodzi o ramkę, to też będę używała tutaj taśmy. I tutaj naprawdę się tym nie przejmuję, czy ta taśma jest super, czy nie. Używam dzisiaj takiej taśmy, która jest naprawdę najbardziej niefajna z wszystkich możliwych. I powiem wam, że wystarczy to, dlatego że ja na tą taśmę i tak daję trochę kleju. Ta taśma po prostu mi ułatwia życie, że to wszystko mi nie jeździ i... zanim ten klej na mokro złapie, to ta taśma trzyma te wszystkie warstwy u mnie. Okej, okay, czyli taśma już założona i teraz będę działała z klejem. Dobra. No i nadeszła ta wykopana chwila. Przyklejenia. Zaczynam od jednego boku. Czekajcie, czy ja to widzę, bo ogólnie słabo widzę ostatnio. No, powiem wam. Całkiem. Używałam kleju na mokro, więc jeszcze zawsze jest ta sekunda, żeby to wszystko wypozycjonować. No i oczywiście najlepszy przyjaciel każdej skraperki, chciałam powiedzieć, każdej tworzącej osoby, kalendarz. I tym razem kalendarz był za mały, więc sięgnęłam jeszcze po pudełko. Zostawię to na 2-3 minuty, tak żeby klej sobie na spokojnie związał i naprawdę robi to dużą różnicę w końcowej jakości pudełka. Ok, myślę, że to już wystarczy. Dam temu trochę czasu. Widzicie, że wszystko jest idealnie płaskie. Nie mam tutaj żadnych jakichś takich dźwięków, które by pokazywały, że coś jest niedoklejone. Może minimalnie tutaj. Czyli jeszcze na chwilę powinnam to odłożyć, co niniejszym uczyniom. Specjalnie wzięłam to pudełko, żeby wam pokazać, jak właśnie można sprawdzać, czy ten klej już wystarczająco złapał. Ok, myślę, że teraz już będzie wszystko dobrze. No i faktycznie nie mam dziwnych dźwięków, więc znaczy, że wszystko jest ok. Tak wygląda druga strona. Tak jak mówiłam, napisałam wymiary, więc gdzieniegdzie widać długopis, ale dla mnie to jest ok. Wy na pewno nie pisaliście wymiarów długopisem, więc będziecie mieć tutaj ładne wykończenie od środka, estetyczne w mojej ocenie. I
Tak jak wspominałam, mamy jeszcze dno, ale zaczniemy kleić od pokrywki, więc wszystkie tutaj krawędzie już sobie zagięłam porządnie małą kością interligatorską i teraz będę kleiła. Thank you.
Okej, okay, to tak wygląda moje skończone pudełko. To jest wieczko, które wspólnie ozdobiliśmy. Jak widzicie, jest bardzo estetycznie wykończone. Tutaj jest baza do kartki. Kartkę wykonamy w przyszłym miesiącu razem. I też skończymy dekorować pudełko tak, żeby pasowało do kartki. Tak wygląda środek od pudełka. Jeżeli naklejecie kwadrat przed złożeniem dołu od pudełka, to będziecie mieć tą ramkę. Jeżeli nie chcecie tej ramki mieć, to ten kwadrat z papieru musicie nakleić na samym końcu. Tak wyglądają ozdobione brzegi. No i tutaj będzie kartka. Kartka jest w rozmiarze 14,5 na 14,5 cm. Zamknięcie idealnie. Jest wystarczająco miejsca, żeby zmieścić tam kwiaty. Możecie też dołożyć kwiaty na wierzchu pudełka. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ułatwiłam Wam i podpowiedziałam trochę technicznie, jak właśnie ułatwić sobie dekorację tego pudełka. Te pudełka są naprawdę fajne, fajnej jakości. Mam pełną bazę, pełną gamę kolorystyczną. Jednak właśnie zawsze mi brakowało znalezienia takiej prostej, szybkiej metody, żeby udekorować wieczko. I mam nadzieję, że dzisiaj zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane zainspirują się tym tutorialem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was na zakupy do sklepu ewa.pl. Do zobaczenia w przyszłym miesiącu.